Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, dzisiaj 9 października 2018 roku muszę powiedzieć, skąd właśnie pragnę wypowiedzieć kilka słów. Tutaj z tego miejsca szczególnego dla mnie, oczywiście z mojej parafii Niegowic, koło Krakowa, koło Wieliczki. Tutaj, gdzie już wszyscy wiedzą, większość przynajmniej, w 1948 roku wikariuszem był ksiądz Karol Wojtyła. I właśnie tu jestem przy tej kapliczce, którą też wielu zna, gdzie gdy w 1948 roku szedł do Niegowici ksiądz Karol Wojtyła, w tym miejscu uklęknął, ucałował ziemię. To jest granica parafii. I z tego miejsca dzisiaj w szczególny sposób pragnę raz jeszcze zaprosić was, kochani moi, 16 października, abyśmy razem byli w tej więzi łączności, razem z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II, w tej modlitwie przed Chrystusem, przed Matką Najświętszą, dziękując im właśnie też za dar Jana Pawła II. Dlatego 16 października, jak już mówiłem wcześniej, będę przewodniczył modlitwie różańcowej przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra. O 17, 16 października, razem w łączności, a później zapraszam was, jeśli ktoś zechce włączyć się do tej prośby, abyśmy o godzinie 21, też 16 października, zapalili światło w naszym domu, świecę maleńką, wzięli obraz świętego Jana Pawła II, jego fotografię, obrazek i wyrazili Bogu wdzięczność za jego pontyfikat, mówiąc zdrowaś Mario, Matce Bożej też dziękując. Bardzo serdecznie zapraszam.